Zobaczymy zaraz, jak w jakiejś kaplicy będę grał. No masz klasę postaci tak jak w mobie, nie? Czyli jest, wiesz, rotacja postaci z tego, z deka jakby. Albo sobie kupujesz klasę za hajs realny, albo za zdobyty w grze. Ale tu mówić, że są trzy postacie. No trzymasz wybrane, a dostępne jest chyba Co pięć to jest? W rotacji. Skyhammer, Aura, Kira. A ja mogę sobie trzy wybrać. No. A później z tych trzech mogę jeszcze jakieś do... Tak, jak potem jak będziesz grać, to będziesz mieć upgrade'y dla tych klas, na przykład tam jakieś konkretne ulepszenia skilli albo coś. No. Okej, party start. Czy to jest pay to win? No, jeżeli chodzi o kupowanie klas postaci, no to klasy postaci kosztują chyba 9 euro. Albo dobre 3-4 dni grania takiego hardkorowego. A nie można więcej niż dwa razy zmienić postaci, widzę? Można, można, ale poza meczem. No właśnie, tu nie wchodzę do meczu, już nie mogę więcej zmienić. Zmieniłem coś i się skończyło zmienianie. No, no, bo już po prostu ładowanie meczu, nie? Tak. Poza meczem możesz. Bym, kurde, dołączył do ciebie, ale mam render ustawiony, mam 50% renderu. Zobaczymy, co to jest, no. Brink? No, rzeczywiście trochę wygląda jak taki Brink. Była taka gra jak Brink. Nie wiem, strasznie jestem dzisiaj zmulony, nie wiem co jest ze mną. Wstałem rano i... No i co, kim ja jestem? Jakim ziemeczkiem? No, masz skille pod Q albo IE. Nie wiem, jaką klasą postaci grasz. Nie? Dobra, jestem medykiem. To chyba pod Q masz stację leczącą, a pod Czemu E się masz... włączyły jakieś te? No filmik trzeba zrobić. Filmik, mam zniszczyć te... Jakieś takie pojazdy mam zniszczyć. No dobra. Plant C4 on the objective. C4 na obiektywach musimy dać. No, postacie sporo kosztują, ale jest rotacja, tak? Co chyba co tydzień zmieniają się postacie, kurde, można grać. Umarłem. Nie wiedziałem, że to tak działa. Czekaj, co ty masz tam zrobić? Masz założyć ładunki wybuchowe na tym punkcie. Tak, tak, no przecież chyba rozumiem po angielsku. Trzy razy co koleś powiedział. Health station is online. To były twoje. Fire support on the twig. No, dobre w tej grze jest to, że te klasy postaci można upgrade'ować, nie? Wiesz, zbierasz sobie karty takie, podkładasz pod postacie. Mhm. Tam jakieś upgrade'y masz. Takie zwykłe upgrade'y no jakieś. No tak, tylko czy moja postać teraz ten... się odrodzi gdzieś? Znaczy, życie mam mało. Jak grasz medykiem, to kup postaw sobie ten healing station. Już postawiłem raz. Coś tu mogę konstruować, co to będzie jak coś skonstruuję? W wielu miejscach są takie, jak na przykład w Team Fortress były chyba takie sytuacje, że na przykład możesz postawić dodatkowy punkt respawnu, czy ci kurde zniszczyć. Zabij mnie koleś, nie wiem, coś stawiałem i to się zepsuło. Jakiś silnik jakby, chyba, nie wiem, zasilanie czy coś, może respawn point albo no, coś. No, może dodatkowy punkt respawnu, na przykład albo się drzwi jakieś tam otwierają, czaję. Też dodatkowe. Powiem ci tak, jak sobie teraz chwilę gram, to całkiem to przyzwoicie. No ja sobie gram wygląda, codziennie przez... Tylko jakby... No ile można grać w takie gry, typu... takie gry? No na pół godziny. Strzelanych to już jest pełno, nie? Coś mnie tu zabijają, nie znasz mapy, nie wiesz co ten? Tak, to ktoś napisał, że to przypomina trochę Overwatcha od Blizzarda. No to jest właśnie podobna mechanika, ale jak Overwatch wyjdzie, to pozamiata wszystko. No bo w takich grach jest ważny player base, żeby ktoś w to grał, nie? No i jak wyjdzie gra od Blizzarda, darmowa pewnie, ten wielka. No Overwatch, nie wiem czy to ma być darmowe, czy to ma być płatne, nie wiem. Przecież taka, wiesz, MOBA strzelanka, więc teoretycznie skiny tam, jakieś inne takie rzeczy, to może być darmowe. Czy w sumie, czy Dirty Bomb jest pay to win, to bym nie powiedział, bo tam tylko kupujesz klasy postaci, tak? Ale skoro jest rotacja, to i tak dobra, płaci, jakiś się ten. Zamknąłem jakąś bramę, wiesz?
No, zapewnienie i zamknąć trasę dostępu do tego punktu, który macie wysadzić, tak, na przykład. Tak. Jakieś C4 kładziemy. Nie wiem, gdzie mam życie. Z tym defibrylatorem jest tak, że im dłużej go trzymasz i kogoś na przykład trzepniesz tym defibrylatorem, to tym więcej życia on ma, nie? Dobra. Zabili ją, C4 jest uzbrojone. Tam inne klasy postaci na przykład mają jakieś naloty artyleryjskie, wiesz, jakieś granaty samoprzylepne, działka. Muszę spację nacisnąć. Postacie są fajne. No, domyślam się, że tego jest sporo, nie? Jestem ciekaw, jak to jest zbalansowane później wszystko. No chyba zaraz to wysadzicie. Jak patrzę na streama teraz z opóźnieniem. Już żeśmy wysadzili. Teraz trzeba iść do następnego punktu. No ja bym dołączył, ale kurde, mam render i nie wiem, coś mam z pastą pod prockiem, albo coś, bo mam 75 stopni na procku, a wcześniej miałem tylko 65. To sporo. No. Wcześniej miałem zwietrzała. No wymieniałem właśnie z miesiąc temu. Może mi się woda wyczerpała w chłodzeniu, chociaż to jest zamknięty obiekt, tak? To wiesz, to woda nie jest w stanie... Kable idą. Kurde, myślałem, że to... Nie lubię shotgunów, bo ja celować nie potrafię, z shotguna mi się ciężko strzela, bo muszę trafić, nie? Jak zginiesz, to F1, F2, F3 zmieniasz klas postaci. Z tego tak? Deku, który wybrałeś. A, to fajnie, to bym musiał mógł sobie zmienić, bo mi się nie podoba to. No, masz dek zawsze, czy postać na grę. Czekaj. Nie wiem, jak się ich podnosi. Ten chyba już był taki nie do podniesienia. No jak ma symbol nad twarzą, to ty ich podnosisz. Ale on chyba zrezygnował z podniesienia. Mówisz? Ojoj. Bo jest coś takiego, że jak zginiesz, to jeszcze o. przez jakiś czas jesteś jakby ranny, tak? No zauważyłem, wiesz. Brodacy, no to jest oczywiste, widać, że postać leży. Jestem tak samo zaćpany rano jak ty. Dobra, mam ten. Ammo. A co to jest? Dobra. Nie wiem, procka nie. Ja pierdzielę, jakiś nalot spuścili. Chyba. Chociaż nie! A, suicide. Dobra, to ja puściłem nalot. Myślałem, że jakiś granat rzuca, a ja flarę rzuciłem. Ale jaja. Dobra, trzeba uważać w tej grze. Oldek pisze, że grał wcześniej i gra się bardzo przyjemnie za mało, na razie jest mało map, ale daj radę, do niej Granadier OP. Wiesz co ci powiem, że Granadier jest OP na mapach, które są zamknięte. Na mapach, które są otwarte, to Granadier ma przerąbane. Jak dojdziesz na przykład w mapie do momentu, gdzie jest dużo otwartego terenu, to z Granatikas możesz, wiesz... Ja nie wiem, co jest z tym moim chłodzeniem, kurde, miałem 65 stopni. W stresie, tak? Jak szybko, kurde, mnie zabiła? Miałeś ile? 65 stopni w maksymalnym stresie na swoim prosku, nie? Zmieniłem pastę, wyczyściłem chłodzenie, to znaczy wyczyściłem tam, wiesz, radiator, wentylator i tak dalej. I kurde, teraz mam 75. Co? Aha, czyli ty coś przy nim grzebałeś, no to źle to zrobiłeś, no prosta nie, sprawa. No nie daje za dużo pasty albo coś. Nie jeden raz czyściłem, no, było dobrze, a teraz jest źle. No to ściągnij jeszcze raz przy tym. No, dzisiaj to zrobię, wieczorem. Wezmę inną pastę, bo miałem jakąś pastę, która już 6 lat miała. No, tam z lewej strony, bo jakieś działko w ogóle ta babka trzyma w łapie i z tego strzela. Jakiś ciężki kaliber chyba. Przynajmniej tak to wygląda, albo się kryje po prostu za... Tam jest działko rozstawiane właśnie, gdzie zginąłeś teraz. Co to za podryba CS-a? Mam jakieś C4 położyć, nie?
Tak, no jakiś ładunek trzeba założyć. O parę stopni, 10 stopni więcej? No tak trochę dużo. Co? W Wrocku. 10 stopni więcej bez niczego to tak trochę sporo. O kurde, podbiega jakaś baba, mnie z noża pocięła, nie zauważyłem nawet. Masakra, nie wiedziałem, że to tak się dzieje. Jak grafa u mnie wygląda? Normalnie wygląda, nie wiem. To nie jest gra, w której bym się patrzył na grafikę, to jest shooter. Mogą być ściany białe. Ważne, żeby był feeling fajny. Wygląda jak gra komputerowa. Nic więcej nie mam do powiedzenia. Nie wiem, no, nie wiem. Nie jest to gra, w której mówię, czy grafikę się powinno oceniać. No ty suko! Ach kurde. Ej, ja tak bardzo źle gram, a nawet jestem kurde trzeci w naszym teamie, to jest dobrze. No, gra jest dobra do pogrania sobie przez godzinę w ciągu dnia, do relaksu rano czy wieczorem. No tak to samo ja już wolę w Team Fortress sobie pograć, czy umiałbym w to grać? Jak wolisz. Wolę, jest fajniejszy, moim zdaniem. Wesoły taki. Największy pay to win ma każda moba? Nie ma wcale, bo w mobach nie ma pay to win. Broda, ty weź jakąś grę powiedz, która ma pay to win. Gra, która ma pay to win? Mhm. No nie wiem, jakakolwiek gra, która jest od Nexona, ale poza tą, gdzie kupujesz bronię na czas. Musisz zapłacić realną walutą, żeby mieć broń na stałe, tak to wypożyczasz. Na przykład chyba tak było z początku w Battlefield Heroes, tak? I Battlefield for, Play for Free. No to tak to jest było. Pay to win. Kurde, oni tu jakieś działo mają. Czas nam się chyba kończy, by się jakaś muza włączyła dynamiczna. No, Infostation jest pay to win. Szczególnie jak zrobili sklepik, który można... Kurde! Ta baba z nożem latająca mnie denerwuje. No klasy postaci mają to, że na przykład niektóre są bardzo szybkie w biegu. Mają damage melee bardzo duży. Na przykład właśnie widzę. Właśnie widzę jakaś, nagle się postać wyłania i mnie kurde zabija, masakra. No los, dobra, jeszcze jakoś. Mission failed, kurde, jakiś expa dostałem. Toż level mi może urośnie nawet, nie. O, i tu jakieś rzeczy. To masz coś takiego, że dostajesz za levele i za achievements jakieś skrzyneczki, nie? Jakby case'y. Mm-hmm. Otwierasz je za darmo, nie? Bez problemu i z nich na przykład wylatuje ci jakaś karta, którą jakby podkładasz pod klasę postaci i tam jakieś upgrade'y dostajesz, albo te karty łączysz. Wiesz, i... Takie perki możesz dokładać? No. Ciekawe. Chyba powinieneś mieć tam case, zaraz zobaczę jak to u ciebie wygląda, jakbyś wyszedł do menu. Nie wiem, już siedzę w tej grze, czekam aż mi się tam. Czekam aż będzie kolejna mapa. Ja w ogóle muszę przejrzeć teraz te wszystkie nowe premiery, zobaczyć co ciekawego warto grać. Co warto zrobić na tubę. Mówisz? Konnichiwa. Czuję, że teraz w weekend długi wszyscy będą Wiedźmina grali, trzeba sprawdzić statystyki. Nie? No. Ci, co nie mogli normalnie pograć, to teraz będą cisnąć. Dostałem te 60 seconds, 60 sekund, żeby też zobaczyć. Mm.
W ogóle mam takiego kurde, typa, chciałem który postać. pode mnie swoje deweloperów, nie? Kurde, dostałem od Namówiłeś, no i niego. co? No, dostałem od niego chyba ze 20 gier. Czemu? No bo piszą do mnie, tak? Wiesz, z maila na YouTubie bezpośrednio. A, no i dobrze. No. First, repair the EV and escort it to the GH building. Then grab the drug samples from the research lab. Finally, deliver the drug samples to the container. Escort the EV. Dobra, co my mamy? Escort? Co my mamy zrobić? AV musisz naprawić, tak? Ten pojazd taki i odeskortować go. A oni mogą go zniszczyć i uszkodzić. Wtedy musisz naprawiać z powrotem. Takie czarne pole mi się na ekranie pojawiło, nie wiem o co chodzi. Zaraz zobaczę. Nie wiem, tak jakby, no nie wiem. Nie wyświetliła się grafika tego, grafika Aha, płomienia widzę, albo coś. No, czy to jakaś umiejętność była postaci? Nie wiem, coś się zbugowało chyba. O fuck! Kurwa, nie! Mam nadzieję, że nie ma friendly fire. Nie. Jest friendly fire, ale na AOE, tak? Czyli jak użyjesz jakiegoś skilla AOE, to możesz... No właśnie użyłem skilla AOE. Bo rzuciłem nalot. Chociaż, może i nie wiem. Nie, chyba nic mu się nie stało. Wrzuciłem to zdjęcie tej podkładki, podmyszkę na TK, klawiatury i tak dalej. I Natek wrzucił na swoją oficjalnego fanpage'a. Co wrzuciłeś? Jakąś zdjęcie jakiej podkładki? No tej podkładki, co od Natek'a kupiłem, nie? Ty taki wiesz, tam cały stół. No. No na, i Natek rzucił na swojego fanpage'a. Ale po co? Nie mają własnego zdjęcia podkładki? Nie wiem. Ty. Czy wrzucili, czy coś tam miałeś jeszcze na tą podkładkę? No mają klawiaturę i myszkę, nie? Aha, no popatrz. Teraz masz sławną podkładkę. Znaczy tak, za Dirty Bomb stoi Nexon, ale oni są tylko podwykonawcami gry, tak? A za grę odpowiada inne studio. Nexon je wydaje w Korei po prostu. Niestety. To w Korei pewnie jest pay to win, znając życie. Wiesz, że oni robią raz jedną grę, tu robią, tak? Tam. Inaczej. Stop. Przepraszam. Mnie bardziej drażni ten taki, nie wiem, growy faszyzm, tak? Czyli jakaś gra jest wydawana tylko w Korei i przez 2 lata tam jest w becie, tak? A cały świat nie czeka. Wiesz co, może to wynikać z pieniędzy, pewnie wydać gry gdzie indziej, to też nie jest tak tanio. No, niby to. Ten Black Desert, czy jakoś tak, tego. MMO takie ponoć fajne, właśnie tylko w Korei było przez długi czas. Tak. To te MMO są fajne, póki są w Korei, nie? Później się pojawiają u nas i wcale nie są takie fajne już. Jak ten Tree of Life? No, grałem trochę, ale ciężko się bez ekipy grać. Dołączyłem się do jakiegoś miasteczka, nie? Trzeba tam im też trochę pomagać, budować. Ale kurde, przejść się nie da. Mówisz co? Nie mam za bardzo czasu, wiesz, na siedzenie w tym, no tak. Ostatnio tubę zapuściłem, nic nie robiłem. A ja sobie na Arku teraz ten... Jestem ciekaw, czy ten serwer, cośmy wczoraj grali, działa, nie? Bo tam jest problem taki, że żeby cokolwiek zrobić w tej grze, musisz mieć level wyższy, nie? A kurwa, serwer pada, wiesz, po godzinie gry serwer pada i grasz na następny. Wszystko to na stop od początku robisz, nie? Nie ma chyba FPS darmowego, który nie byłby pay to win. Co? Team Fortress nie jest pay to win. No, Team Fortress nie jest pay to win.
Nie, no FPS-y zazwyczaj nie są pay to win, bo wtedy nie mają sensu, bo wiesz, jak sobie możesz amunicję kupić lepszą, nie, jak jakimś tam Phantom, Ghost Warrior, coś tam, to jest bez sensu wtedy, nie, to się odechciewa grać. No, chyba, że ktoś ma downa i dużo kasy, to wtedy bierze, kupuje sobie amunicję i myśli, że jest super graczem, nie. No, Planet Side 2 był przez jakiś czas bardzo fajny free to playem, taki praktycznie bez pay to win, ale teraz trochę gorzej. Ale tak jest z każdym FPS-em darmowym, który po paru latach, wiesz, trzeba go trochę dokręcić, tak jak liczba trochę spada. Kurde, z tyłu mi. Co oni już tam na respa wchodzą? Nie wiem, czy ten mój team. Nie jestem pierwszy, nic nie gram, jestem pierwszy. Reszta teamu to musi być kupa straszna. Niestety. Mają napisane po prawej, ile mam czego. Dobra, od tyłu ich spróbujemy wziąć w takim razie trochę. No w sumie Firefall, tak? Też taki troszeczkę FPS, niby na siłę, też jest dobry. Firefall to był, a to Firefall to nie był to komiksowe MMO? Coś. No to MMO komiksowe, coś ci nie podobało, strzelanka taka. Gdzie skasowałem konta, bo konto zrejczpitowałem. Kurde. Nie da się tu podejść, nie wiem gdzie oni mnie znaleźli. Czas się kończy, ile mam? 50 sekund. Nie ma szans, ten team nic nie gra. Bo w tę grę chyba dzieci grają, kurde, bo jest darmowa. Jesteś na pierwszym czy tam drugim lewcu, no to wiesz, zrównało cię z takimi samymi, co dopiero grają 10 minut. No dobra, no ale wiesz, w tę grę gram drugi mecz i przynajmniej coś potrafię zabić. O fuck, chyba się sam zabiłem. A nie, on coś tu rzucił. Problem jest tylko w tym, w tej grze, że jak jest rotacja, tak, czyli wiesz, są jakieś klasy postaci dostępne za darmo, tak, w rotacji, no to 80% graczy gra tymi właśnie klasami, tak. Nie, co to jest za problem? No i na przykład po tygodniu 80% graczy gra innymi klasami postaci, bo one są w rotacji. No i co z tego? Że bardzo rzadko się spotyka postaci spoza rotacji. To niby nie fajne, tak, punktów, ale... Nie. No i tyle, próbowałem coś tutaj zrobić, ale niestety się nie udało. Level 2 mi wskoczył, kredyt bonus. Nie, powinien, że gra się całkiem chyba dostać nieźle, nie? Ten. Powinien dostać skrzyneczkę, nie? Nie, w żadnej skrzynki tu nie widzę. Nie. Return to menu zobaczę. Może z takich free to play to mi się podobał Runescape strasznie. Znaczy on nie jest free to play, tak? Ale taniutki abonament za 15 zł to kurde. Ale jaki to gra. Był Runescape? Runescape taka... to gra ma chyba 15 lat. To nie to? No. Się grało stare 10 lat ponad. Nie wiem, może to free to play, ona przecież była płatna zawsze. Dobra, gdzie są niby moje skrzynki, bo nie widzę. Boże, ludzie mnie chcą do znajomych zaprosić. Nie chcę, będę gwałcić później. Co tu mogę zrobić? No nie mam żadnej skrzynki, wiesz? Nie masz na przykład jedyneczki albo dwójeczki tam u góry na ekranie? Mam przy awatarze mam jedyneczkę. No to kliknij to i chyba powinieneś mieć tam, że... Czekaj. Bonus credits have been deposited. Nie, to masz tylko bonus kredytów. Na którymś poziomie dostaniesz skrzynki. Możesz też kupić skrzynki, ale lepiej zbierać na klasę postaci, jeżeli chcesz grać. Jakiś bonus kredyt, nie wiem co to są. No bonusowe kredyty, po prostu więcej hajsu dostajesz pewnie. Wiesz co, gra jest niezła, tylko jak dla mnie na razie, no nie wiem, play quick join. To jest stopwatch, complete all objects faster than the other team. Nie, to lepsze, against the clock, bo się przepycha. Przepychamy się, nie? Dzisiaj sklepy są pozamykane, co? No dzisiaj święto jest jakieś. Kurde, Boże Ciało, pamiętam jak kiedyś sypałem kwiatki na Boże Ciało. Ktoś się pyta, czy tą podkładkę kupiłem. No, chyba na Allegro. Nie no, no człowieku, quick match ja chcę.
competitive match, server browser, play the tutorial. Czemu nie mogę quick match zrobić? No coś nie działa ten quick match. Teraz jak ta premiera była, znaczy premiera, open beta, tak, otwarta beta za darmo, się coś zaczęło z tym systemem pieprzyć. Za dużo ludzi jest, albo wszyscy są na wysokich levelach. US East Max Cancel, no jak US East? Ludzie, w życiu jak ja ping będę miał na US East, porąbało was komputerze. Wiem, że dziewczynki sypią kwiatki, ale ja zawsze chciałem sypać kwiatki i kurde sypałem. Mama mi załatwiła, że mogłem sobie posypać kwiatki. Leaf match, no jasne, że leaf, nie będę na jakimś US kurde grał. Sam zaraz znajdę serwer. Server browser. Mi zostało jeszcze 10 minut do końca renderu. Jeżeli przetrwasz w tej grze jeszcze 10 minut, to może dołączę. Ale jest coś tak jak ping, bo widzę... Aha. Powiem ci tak, że ping do 100 w tej grze też jest spoko, da się zabić. Ja w sumie kupiłbym sobie jedną klasę postaci i tak na nią zbieram, ale... Wiesz, grając godzinę dziennie, to tam uzbieram może za tydzień albo więcej. No i przepraszam, kurde. Nie, wiesz co, tak sobie zagrałem raz, drugi i nawet to jest takie trochę wciągające. No, to nice. Czyli to wystawiam temu, kurde, znak soła. Powinienem mieć taki... Czemu ja? Ja powinienem mieć taki znak stempel. Jaki stempel byście wymyślili? Takiego, takiej rybki. Takiego leszczyka. Taki bym wystawiał, kurde... Bym wystawił normalnie, kurde, znak jakości leszczyka. Tak jak jest znak jakości wązia. Ja bym znak jakości leszczyka wziął. A powiedz mi, no. Co sądzisz o tym? Co sądzisz o tym arku? No kurde, tak jak pograłbym. Widziałeś. Pograłbym. Znaczy, wiesz co, wygląda ładnie, tak, ale... Ale jakoś tak, mam wrażenie, że tam, wiesz, jak wszystko już zdejmujesz, tak, te wszystkie moby, czy coś tam, no tam, kurde, już nie ma co robić potem, nie? Wiesz co, Tylko kiedy ty je zdejmujesz? Nie no, to chyba z ludźmi innymi walczysz wtedy. Niby tak, no, wiesz co by się tam przydało? Jakiś taki crafting, taki obszarowy, tak? Że budujesz sobie jakieś osadę, coś i tam w środku coś. Wiesz, tak jak w Tree of Life, tylko bardziej... Ej kurde. Dinozaurowo. A wezmę jeszcze taką babeczkę, mam jakąś. Kira. Kira to pewnie będzie, ona jest od noża. Jestem ciekaw, co z tym arkiem zrobią. Czy go rozwiną trochę, czy poprawią, czy na przykład oleją. Zobaczymy. No, tylko ja czekam, na razie nie kupuję. No nie przeczę, żebym pograł już teraz, tak, ale wiesz... Kurde, dobra, nie umiem tą postacią grać. Ona ma jakiś dziwny broń, taką trzystrzałową, od trzystrzałowego auga. Tu już wolę grubasem grać i se strzelać fajnie. Jakąś taką postać bym chciał mieć szybką od noża. Nie wiem, czy to jest właśnie ta Kira, to chyba nie jest ta. A może to jest ona? Twoja podkładka ma 90 cm czy 1,5 metra, wiecie co? Nie chciałbym nie, widzieć osoby ma... grającej na 1,5 metra, to niektórzy nie mają, kurde, pokoju od ściany zaraz do mierzę. Ściany. Zaraz mierzę, kurde. Co tak jak mierzę swoim uniwersalnym miernikiem między palcami, tak? Jak rozchylę kciuka i pasek palec wskazujący, to mam tam 19 cm. Do tego to ma... No tak, wydaje mi się, że leciutko ponad metr chyba.
Bo wiesz co, patrzyłem na stół, O tak? kurde, nie udało się. Mój stół ma 1,60 m szerokości. No. Nie, 1,80 m szerokości, a ta podkładka jest tak troszeczkę mniejsza od stołu, no to tak ma koło metra, może więcej. Mission failed. Bloody rubbish, you lot are. Jak ją będziesz później mył? Nie wiem. Nie myślałem o tym. First match bonus. A gdzie ja mogę te bonusy ten? Aha, getting win 3 matches in objective mode. To są jakieś rzeczy do wykonania na dziś. Wiecie? A, czekajcie, w uszku sobie pogrzebię. Co zrobić z tymi słuchawkami, żeby to kurde ucho oddychało w nich? Patrzę na czat, czy się coś dzieje. Zaraz zmieniamy grę, wiecie. Jeszcze jedną meczek sobie pogram. I zmiana gry. A wy co? Wolne jest, siedzicie w domach, streama oglądacie. Czemu sobie nie pójdziecie na dwór w bale, kurde, pograć? Powiedzcie mi. Muszę tylko postać zedytować, to kurde nie jest aż 1,5 metra. Fuck, nie zedytuję teraz, ale lipa, dobra. Z metr koło. To jest ten Nvidia. Airstrike, tak samo OP jak w Crossbacie. No Airstrike'a znerfili troszeczkę w tej grze w Dirty Bombie, bo chyba ma dłuższy recoil. To znaczy ten, dłuższe, no, odnawianie się, tak. Kiedyś ten airstrike był OP, mógłbyś rzucać co chwilę ten airstrike i wiesz, bombardować jakieś punkty. Bez sensu są airstrike'i w grach. Z nożem biegam szybciej? To biegnę z nożem. Wiesz co, szczerze nie widzę różnicy. Czekaj, czy ja mam wrzucone ten, wrzucone na Dirty Bomba na Steamie wrażenia z gry? Chyba mam. Nie wiem. Kurde, no ale jestem lamus. Specjalnie się na typa, kurde, zaczaiłem. I trafiłem gdzieś w buty. To mi przynajmniej basen otwarty jest zamknięty do końca miesiąca, ha. I lubi patrzeć, no dobra, no ale ja robię streama, wiecie. Dla ludzi, co nie mają kolegów i siedzą w domach, w porze ciało. Za wolno trochę ten shotgun działa od tej medyczki. No. No wiesz, bardziej z tyłu albo na froncie, znaczy na froncie twarz w twarz. Nie wiem, czy ta postać jest dobra w nożu. Skąd wiem, która postać to jest ta, która ma bonus do mili? Wiesz co, jakbyś wyszedł do menu i tam masz deck card, tak? Znaczy deck postaci. Ta chyba nie jest dobra w mili, wiecie? No, to tam możesz zobaczyć, jakie statystyki ma każda postać. Sporo jest tych statystyk, chyba 14 tych pasków, nie? Jakieś tam szybkość przeładowania, szybkość biegu. Jakieś tam inne, wiesz. A co, to nie jest dziś Boże Ciało? Bo ja mówię Boże Ciało, wszyscy piszą na czacie Boże Ciało. To jak to jest dzisiaj? To jak się to święto nazywa? No Boże Ciało zawsze się nazywało, nie? To chyba ta. To tu jest wejście. Help station defused.
Aj, od tyłu mnie wziął, nie wiedziałem, że tak będzie tutaj koleś. Aha, że dla tych, co dopiero wstali, jedzą śniadanie i piją kawę. Może tak być, że ktoś dopiero wstał. Ja też bym wstał, jakbym miał te dzisiaj Boże ciało, bym sobie obchodził, to bym sobie normalnie dopiero wstał. Albo może już bym był na procesji, kurde. Może bym był, niósł krzyż, albo baldachim bym może niósł. Kto to wie? Upośledzony. Kurde, no naprawdę wszystko bokiem gdzieś. Jestem ciekaw, jak to być młodym katolikiem w dzisiejszych czasach, brodaty, nie? Przynajmniej nawet im jest głupio się przyznać w szkole, że chodzą do kościoła. Tak patrzę ten, na ten twój, na twoją grę, jak tam idziesz z respa, tam snajper cały czas w tym samym miejscu siedzi, gapi się tutaj z twojej drużyny. Możliwe. O, render się skończył. Ten koleś nie był medykiem, a ją podniósł, jak on to zrobił? No nie, no a, co bo to jest? Możesz podejść do kogoś i trzymając F podnosić, ale to trwa tak z 10 sekund, nie? Aha, dobra. No ale no, ty... Medyk podnosi od razu. To jakoś u mnie nie podnosi, ale to pewnie ja nie umiem grać. Ile ten render waży? No, 1,5 giga. Boże, jak ona szybko biega. W ogóle 22 tysiące przekroczyłem na tubie. Ui. Kurde, ale ich tu pozabijam, ale mam tak healing station dobrze postawione. Nie wiem, czy mi ich tam rozłożymy. Tu jakiś nalot by się przydał, jeden. Wezmę tego typa. Na Born Life trzeba zrobić procesję w Boże Ciało, myślicie? Można by było. Ja pierdziele. Zrobili to. Nie wierzę w to. Tak, ale jeszcze muszą go doprowadzić. Więc wiesz, możesz go zniszczyć jak masz czym. Gdzie ten nalot, kurde, bo go rzuciłem. No. A, bo wiesz co, ta postać tutaj z tym nalotem to tak nie bardzo, bo masz dach, czy tak, nad tym. Nad tym pojazdem. Kurde, ale ich pociłem. Niby mam dach, nie? A jednocześnie, kurde, myślałem, że może jednak. Ale ich tu pociąłem wszystkich. No, widzę jak squad kill. Wbiłeś sobie squad, czy coś tam. Ta. Nie, to są te achievementy. Się rzuciłem na nich. Jak wtedy. Nożem, kurde ty. Kozaczek normalnie pomyślałem, muszę ich pociąć nożem jak kozaczek. I pociąłem. Jakiś koleś siedział w tym samochodzie i jechał na górze. Co za typ. Tak, to jest free to play, za darmo sobie możecie tą grę pobrać i grać. Fajnie, że są takie gry free to play. Nie każdy ma kasę na grę, nie? No jeszcze jedną taką strzelankę podobno będę testować teraz, może dzisiaj, nie wiem. Tak kurde, jakoś teraz free to play testuję, bo to się nieźle sprzedaje, to znaczy wiesz, ludzie sprzedają kurde, ludzie szukają tego po tubie, trafiają tam. O fuck, ale ich biegnie. Jak tam w ogóle twój kanał, brodaty? No, 22 tysiące przekroczyłem wczoraj. Tak. A jakoś się trzyma. Mówisz, robisz te... I są twoje filmy poważane i szanowane, opinie twoje, ten znak brody. Jedni to uważają, że dobrze oceniam, inni źle. Ale wiesz co, zauważyłem, że wystarczy tak, ocenić 20 gier pozytywnie, tak? I jedną grę negatywnie i już kurde ludzie się skupiają na tym, co oceniłeś negatywnie. Ale co, że ich ulubioną grę źle oceniłeś, czy co? Nie, nie. Czemu nie mam nalotu? Źle oceniłeś grę, tak? A, czaję, ten nalot nie... Ten nalot to się nawet nie odnawia po śmierci, znaczy on się odnawia jakby na całą grę.
Czekaj, Tak, tak. młodzi ludzie są w coś, ten Znaczy, dzieciom od przedszkola się wmawia, że są katolikami, a potem tak się to ciągnie, jeżeli ktoś nie zacznie myśleć sam, a tylko będzie pobierać schemat, to będzie armią katolików. Choćby się spóźnimy do tego pierdolonego kościoła, no tak, rzeczywiście tak bywa. No, no niestety takie życie, kurde. Dlatego powinni religię ze szkół wywalić. To po pierwsze. wiesz, ja na przykład oceniłem, nie wiem, czy takie pozytywne, jak tam, ci negatywnie, i No. kurde, cała masa ludzi pamięta stricte i wyłącznie o tych grach, które ja oceniłem źle, bo mi się po prostu nie spodobały. Raban pisze, że Hounds, Last Hope, też fajna gierka. No, jest fajna, tylko tam jest sprawa dźwiękowa w tym Hounds tak słaba, że po prostu krwawią uszy. Nie wiem, co oni za oprawę dźwiękową robili, ale chyba, kurde, biorąc szlifierkę i zasuwając po tym, po metalu. Ludzie, kurde, strzelacie sami do siebie, czy oni są mnie ślepi, czy co? Oj, oj, oj. Dobra, dojechali ją. Co? Wygryliście? Co? Wiesz co? Nie, nie, nie. Biegałem po schodach, kurde. Biegam po schodach, zabijam typa, który tam gdzieś biega, oni strzelają, a nasi stoją na dole schodów i na górze i do siebie nawzajem strzelają. I to nie tak, wiesz, że dwa strzały, tylko się napieprzają, no nie wiem, nie widzą? Wejść do góry, bo to kurde nie dam rady. Oh fuck. Aj kurde, nie było tu gdzie uciec. Myślałem, że jest dziura w ścianie. Wiecie co, no niby nie jest obowiązek chodzenia na religię w szkole, ale jak wam wcisną tą religię w środek za lekcji, no to co macie, kurde, siedzieć godzinę i co? Ciekawe jak te etyki wyglądają. Jak to wygląda? Etyka. Miałem parę razy, nie pamiętam. Miałeś? No, u mnie był wybór albo religia, albo etyka, ale z tego, że ani na religię, ani na etykę nikt nie chodził. Już nie pamiętam, co to było. A, ale pamiętam jedną lekcję z etyki, jak kumpel stwierdził, że przejmie inicjatywę, zaczął rysować na tablicy, wiesz, uda, tak, i to wszystko, co jest między udami w przypadku kobiet, tak, tak bardzo dokładnie, wiesz, ten, z detalami, a tu wpadła nauczycielka, nie, a ten taką minę zrobił, zaczął to zmazywać szybko, że Ale po co on to miny rysował? nawet, Nie rozumiem, inaczej on to rysował. no, potłumaczył, tak, co, gdzie jest, wiesz, nam, A twój jako kumpel? kolegom, no, Aha, ale po co? rysował na tablicy, wiesz, Nie wiedzieliście, mężczyzn, ten, kurde? no nie wiem, może niektórzy nie wiedzieli. Kurde, miny zaskoczenia, jak weszła nauczycielka, to nie zapomnę do końca życia chyba. Aj kurde, ale ich wytłukłem pełno. Całkiem nieźle mi idzie w tej grze, wiesz, to mi się podoba. Wejść na działko faucia, to chyba nie mój team może na nie wchodzić, nie? No, to chyba tylko atakujący mogą wchodzić na działko, Też nie mi wiem. się tak wydaje. Najmniej byłoby to Wiesz co, logiczne. jakbyś w to grał jutro albo coś, to bym dołączył już. Można jeszcze wrócić do tej gry. Całkiem fajno. Tylko nie czaję dokładnie tych składania tych postaci, nie? Defend the objectives. Aha, czyli co, oni już podprowadzili to? Tak, Czy to nie prowadzili oni rozumiem? teraz takie dwa pakunki muszą zabrać z bazy i donieść je do punktu. Co
Znaczy w sumie nawet z widzami można grać, jeżeli byś, wiesz, chciał, bo to podajesz serwer po prostu, na który chcesz wejść, gdzie jest na przykład zero graczy, tak, i po chwili jest na przykład full. Tytuł streama troluje, wszyscy wpisują konkurs, a konkursu nie ma. A no tak, można już w sumie usunąć konkurs z tytułu. Co, usunąć ci? Możesz usunąć, no. Będzie nowy konkurs, co zrobimy. Co dać zamiast czwartek, dziesiąta? Coś jakąś grę, czy coś? Nie, no zostaw tam. Nie, gramy w gry, napisz coś. A tak w ogóle to ten... co chciałem powiedzieć, u nas był taki ksiądz, co miał taki strasznie się różowy robił na twarzy, zawsze. I na niego pinki wszyscy mówili. Ty, jaka ta komenda była? Tytuł? To o Boże, nie wiem. Wiesz co, chyba nie było na to komendy. To była na to komenda jakaś? Tak, była. A, status. No widzisz. O kurde, jak on mnie załatwił? Aha, bo on ma jakiś ciężki karabin. Co za loser. Kurde, dodałem nowy ten status oczywiście z tą komendą konkurs. Kończy się czas im, 22 sekundy. Chyba tego nie zrobią, co? Dobra, jest, udało się. W końcu jakaś runda wygrana w tej grze. Była niezła walka. O, koleś mnie wyprzedził o 20 punktów. Skubany. Stopwatch Bridge. Enemy team, your team, your team, enemy team. Ej, a czemu my jeszcze raz gramy? Nie, już nie chcę, nie? Już żeśmy trochę sporo pograli. No nic, moi drodzy, to było Dirt Bomb. Darmowa gra na Steam, każdy może w nią sobie zagrać. Tymczasem przechodzimy do kolejnych gier.